Witam was bardzo serdecznie, jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Diablo 2 Lord of Destruction Paladynem. Tak, i w poprzednim odcinku wiedzieliście, że przechodzimy Kanion Maga i tak dalej, ale teraz się troszkę zmieniło, ponieważ jak widzicie, jak byliście postrzegawczy, no to nie ma tu przejścia tutaj przy drugnanie, tylko jest przejście tutaj, bo zresetowałem mapę. Tam były żuki. I lepsze to jest dla mnie i dla was, że to zresetowałem. Dla mnie dlatego, że nie muszę się męczyć z tymi potworkami, a dla was, że nie musicie oglądać, jak jednego potworka z niewrażliwością wale przez 15 sekund. Jeszcze inne zmiany nastąpiły. Otóż nagrałem ten odcinek i nie pokazywałem wam drugi, bo dlatego się męczyłem i nie chciałem, żebyście się też męczyli po 10 minutach. Chem już jest z tą runką Tal, czyli z truciznami. Odporności są tak, jak widzicie. Błyskawice jeszcze można wyklarować, ogień też, coś znajdziemy, czy większa odporność tutaj, czy w butach na ogień. I to będzie zdecydowanie lepsze. Właśnie do tego, żeby no po prostu wyjąć ze slota gem lub runę, wystarczy do kostki włożyć hełm, runkę Hel i zwój miejskiego portalu, nie księgę, żebyście pamiętali. Księgę tylko do krowiego poziomu, do transmutacji portalu, a tu do transmutacji, żeby wyrzucić ten gem, no to trzeba runkę Hel i zwój portalu. Oczywiście jeden. Tak jak myślałem, że prawie na 90% czy na więcej runka Hel przepada, tak nie spodziewałem się, że przepada też gem. Myślałem, że gem zostaje. Teraz wiemy, że przepada, więc trzeba... Albo słaby gem na początku, później dobry, albo coś innego zrobić. Oczywiście nie muszę mieć Nefluma, wystarczy zamiast tego włożyć runkę czy jakąś inną z odpornościami, żeby to było lepsze. Do zbroi też byśmy sobie zrobili dziurkę. I to już by było wszystko, tak? Najemnik ma coś takiego, o tego też by fajnie dziurkę było zrobić dla najemnika, ale nie wiem, co byśmy tam wsadzili. Czy odporności, żeby to sobie wziąć, ale ja mam lepszą to broń. Chciałem po prostu w zbroi zrobić dziurę. Bym musiał czekać do 5. aktu, ale i tak sobie poczekamy. Zaczynamy więc przechodzić już zresetowany ten Kanion Maga. I żeby go zresetować, żeby inne potworki były, pamiętajcie, że trzeba zmienić poziom trudności i dopiero wejść. Ja wchodziłem do tego samego i nie mogłem zresetować. Wystarczyło zmienić poziom trudności na inny i wrócić do tego. Do takiego resetu jest wymagane przejście przynajmniej jednego poziomu trudności w całości. I pokonanie Bala. Teraz zobaczcie, że troszkę inne potworki. Zobaczymy, czy nadal są te skarabeusze. Chyba nie. Bo są te, jak widzicie, robaczki. Czekajcie. Kurczę, z myszką mi się coś działo. Dobra, teraz jest dobrze. Walimy. Nadal mamy pałkę. Zmieniłem z powrotem, bo już nie ma tych. Można spokojnie bić sobie tych wszystkich. Błyskawic już też nie ma. Trucizny. Trucizny są dobre. Widzicie, 75. Dajemy radę. Piękna sprawa. Dobra, tu pobici. Teraz idziemy dalej. O dziwo, mapa się nie zmienia, układ mapy. Chyba zawsze jest taki sam na każdym poziomie trudności. Powoli idziemy. I jest, teraz ci. Ale ci na zimno to spoko. Są też dobrzy. Najemnik dostanie runkę. O dziwo, on nie pada. Nie wiem jakim cudem. On ma tyle HP. Czy co, wytrzymuje ciosy? Najemnik dostaje teraz lepszą miksturkę, bo zrobiło się nieprzyjemnie. Czy tu dwóch bossów jest? A, dwóch bossów to nic dziwnego, że tak ciężko szło. Pewnie jeszcze z sługusi gdzieś będą. Zbiliśmy teraz level. Który level? 77. Fajnie, fajnie. Zaczynamy nabijać 78. Poszedł boss, padł. To nam nie trzeba, punkciki, chociaż wiecie co? Reset sobie i tak możemy zrobić, żeby więcej mieć obrony. Mapych starożytnych, czy tak dalej, i tak dalej. Ale w tym teraz ponad 12 tysięcy, prawie 12,5. Żywotność ponad 300. A może być żywotność ponad 300. Mamy już 1250 HP. Pasa nie mamy, bo trzeba było odporności. Więc z powrotem zmieniliśmy. Okej, to do sprzedaży. Mamy całą kostkę wolną. Można sobie wrzucić wszystkiego, ile chcemy. Tymczasem sobie przerzucimy te miksturki tutaj. Będzie lepiej, żeby ich nie marnować. One się jeszcze przydadzą. One się jeszcze przydadzą. Teraz idziemy dalej. O nie, skarabeusze narosły, wiecie co? Nadal trzeba zresetować ten poziom trudności. Zobaczymy, czy wreszcie ich nie będzie.
Kolejny raz resetujemy, bo może ich nie być jak najbardziej. Czyli wystarczy kliknąć wyjście z gry. Jeden gracz, wchodzimy na koszmar. Jesteśmy na koszmarze, troszeczkę sobie pochodzimy. Teraz klikamy escape, zapisy wyjście z gry. Jeden gracz w tym przypadku i piekło. Jesteśmy, jeszcze raz próbujemy. Ten kanion maga zobaczyć, na razie loot golem. I zobaczymy jak to nam wyjdzie. Jak ci mogę pomóc? Ten reset, bo ich nie zdzierżymy. Ich nie zdzierżymy, będzie za duży z nimi problem. Jakiś pasek, coś, broń drzewcowa może? Nic takiego. Dobrze ci. Identyfikacja przedmiotów. 1 do 3 do zręczności. Pierścionek to ten nasz, więc nie trzeba go zmieniać. Witaj. Witam cię nawzajem. Bierzemy to sobie miksturki. Teraz idziemy z powrotem. Nadal Ralor Tala. Z powrotem Kanion Maga jest znowu zresetowany. I módli się, żeby nie było tutaj, widzicie? Nie, troszkę inny układ. Żeby nie było tutaj skarabeuszów. Skarabeuszy? Na razie nie ma skarabeuszy, ale to nie znaczy. Czekajcie, boss. A zobaczcie, czy tutaj nie ma skarabeuszy. Skarabeusze są, wiecie co? To ja nie wiem, co zrobimy. Bo nie będziemy się męczyć. Pokonać skarabeuszy. Chociaż dobra. Są ci, to nie jest źle. Będziemy bić z powrotem. Chociaż tu tego jest za dużo, widzicie? Kiepskie wejście, trzeba mieć lepsze wejście. Jeszcze raz. Zapisy wyjście z gry. Mamy jeden gracz, tu, koszmar. No i tu wiadomo, odporności są maksymalne, bo jak to koszmar, teraz zapisy wyjście z gry. Jeden gracz. I piekło teraz. Jesteśmy na piekle. I będzie fajnie. Z powrotem wracamy się na Kanion Maga. I tak. Tylko kilka minut, to nie zabrało nam dużo czasu. Ojej, ojej, dobra. Jest dobrze. Nadal mapa przesunęła się w tą stronę, nie wiem jak ją zwrócić. Okej, jest boss, wracamy się. Tajemniku. Jest tu jeden, ale on się coś wraca strasznie. Nie wiem o co chodzi, najemnik, masz aurę? Nie ma aury, ma tylko 2400 obrony, czy te 2322 są. I teraz możemy ich dobić spokojnie z bossem razem. Walimy go z bossem, ile mamy zimno? 75 to troszkę za mało. Jak widzicie, nie wystarcza. Może teraz się wyresetowali, bo mogą być ci bez odporności. I plugawce mogą być te bestie. I jeszcze te robaki i skarabeusze, których może nie będzie. Bo grupy bossów może być chyba maksymalnie 4, więc 1, 2 czy 4 by było. Skarabeuszy by wcale nie musiało być. Powiem, że te się też mogą wygenerować. Więc trzymajcie kciuki. Okej, okay, dalej. A dalej, teraz te. Są te. Troszkę tego za dużo, wiecie co? Wracamy się, nie. Z taką grupą się nie będziemy bić. Nie ma co nawet. Pożeracz składa jaja. Bym go dobił. Teraz się zajmiemy tamtym. O dziwo, jakoś idzie, jak jeśli trafiam, to szybko pada. Tych nie muszę bić, od aury padną, ale tych możemy sobie pobić. Tam jeszcze gdzieś będą sugusi, to dobijemy wszystko. Czysto, czysto jest. Można się ruszać do przodu. Chodźcie, chodźcie, panowie. O, troszkę ich tu jest, ale nie wszyscy sugusi, więc damy radę z nimi sobie. No, bijemy, bijemy. Niech padają. Tu są akurat sugusi. Zamrażają mnie z ataku. O, jeden sugus tylko był, drugi już nie. Teraz zostałem z trucizny. Czekajcie, układ tej klawiatury sobie zmienię, żeby lepiej było przy alcie pracować. Okej, dalej teraz. Powoli, powoli, uważajcie, uważajcie na wszystko. Może być nieciekawie. Okej, są teraz pożeracze. Też je bijemy. I widzicie, przez tyle minut, plus jeszcze resety, przez nawet niecałe 3 minuty przeszliśmy więcej niż przez jeden odcinek cały. Jak były te skarabeusze. O nie, skarabeusze są. No to wiecie co? Będzie kiepsko. Naprawdę będzie kiepsko. Długo będzie wszystko trwało. Ja może sobie zmienię bronię. Broń, no kurczę. Chyba nie da się tak zresetować, żeby ich nie było. Coś tak czuję. Albo się da, tylko ja nie mogę, no ale ciężko by było. Jak tyle razy się nie udało, to teraz też by się nie udało. Ja teraz na fizyczne jestem. Powinniśmy dać radę.
bardziej niż wcześniej. Nie widzieliście, jak wcześniej nam przyszło to buławo. Albo widzieliście w tym odcinku. Ale widzicie, no nic nie poradzę, nie mogę zresetować. Coś się dzieje, coś się dzieje. Okej, teraz może Skarabeuszek nam przyjdzie, jest jeden. Jest jeden gotowy, najemniku, chodź tu. Żeby nie przyszło ich więcej. I teraz można go bić. Może szybko pójdzie. No nie wiem, czy ja w 3 odcinki dam radę ten cały kanion maga przejść, skoro są ci z odpornościami na błyskawice. Nawet z niewrażliwościami, to jeszcze gorzej. Kolejny. Jest tutaj kolejny pan. Chodź, tylko żeby więcej ich nie nadeszło. No i nadchodzi ich więcej. Bardzo słabo. Dobra, teraz wracamy się, może najemnik zmieni sobie wroga w kolejności do bicia. Nadal wali tego, co ma mniej HP. Nie rozumiem tego. Ja mogę trzymać, bo wiecie, mam dużo obrony. Ja mam ponad 12 tysięcy, a najemnik ma tylko 8? No bez przesady, to mało. Może przed starożytnymi uda się tak do 17 dobić. Wiecie, o co chodzi. Żeby było. Fajnie, jakbym miał procent do obrony w jakimś klejnocie w oprawie na przykład. Byśmy sobie fajnie to wykorzystali. Mała tarsa, dobra jakość, to mnie nie interesuje w tej fazie gry. Tu wiem, że mogą być te, tak, się wracamy. Najemnik poszedł, teraz jest Skarabeusz dwóch. Jeszcze damy radę. Jeszcze nie jest tak źle. Najemnik teraz zmieni przeciwnika do bicia. Oczywiście jeden szybciej, ale nie chce mi się takich rozdzielać. Tyle czasu stracimy na to, że nie będzie miało to sensu. Tak, bijemy dwóch naraz. Skupimy się na tym, któremu HP spada. Kurczę, no, wyszedłem, czekajcie, wiecie co? Okej, już jestem. Wyszedłem znowu coś kliknąłem dziwnego. Ale myślę, że słyszeliście cały czas mnie. Nie wywaliło nic, bo nagrywanie cały czas trwa, o dziwo. Okej, dalej teraz. Kolejne skarabeusze, dwa. Jeszcze się cofniemy, no i teraz bijemy. Dwa w każdej chwili mogą bić, widzicie? Już powoli zaczynamy wkraczać na 78. Chciałem nabić do końca gry 89, nie wiem, czy to nam się uda w ogóle. Ale można próbować. Okej, teraz mamy tego pana, żeby się na mnie skupił. Ja aż tyle HP nie spada mi. Tylko z tym ogniem trzeba coś zrobić, ale to szczególnie bala, bo Mephisto nie, radę ewentualnie. Ale to też nie jest taki straszny ogień jak od Diablo. Kolejny jest, pożeracz też. Nie chcę tam za bardzo do góry wchodzić, żeby nie sprowadził innych. To będzie słabe. Wiecie co? Ja bym tutaj przyjmował. Okej, przyjmuję teraz. Czy najemnik, bo ja bym chciał przyjmować. Na razie jako tako idzie, ale mogłoby być lepiej. Muszę po prostu najemnikowi dobrą broń znaleźć. A jak znalazłem to 4-slotową, to oczywiście za duże wymaganie. Były siłę 210. Chciałem dać helkę, ale helka jednak się zużyła. Więc musimy wydropić drugą. Już na kolejną taką broń lepszą. Będziemy ich cały czas bić. Wybici. Co, jest tu coś, jakiejś miksturki nie ma. Ja mam dwie, ale to powinno wystarczyć. Idziemy dalej. Wiecie co? Tu jeszcze są grobowce, nie. Chciałem od drugiej strony dojść, a te grobowce tu będziemy sobie osobno przychodzić tą tamtą część. Chociaż może przy tym to przejdziemy jeszcze w tym odcinku, ale póki co przesuniemy się dalej. Żeby też móc przejść. O, z tej strony tu też są domeczki różne, zabudowy. Powinniśmy sobie poradzić z tej strony. Mam tu studnie jakby co. I te kotołaki, ale nie Sugus ani Boss. Jakikolwiek, tylko te po prostu. Okej. Teraz mamy pożeracza, który pożera swoje młode. Lubię te, bo o dziwo mają tylko nie wrażliwość na trucizny, co nie jest aż takie problematyczne. Bardziej dla nekromanty. Nekrosa. Te małe też nie są problematyczne, od kiedy mam aurę. Od dawna. I co, oni padają? One poddają od tej aury kilka ataków i ich nie ma. Oczywiście na helu są silniejsze niż na koszu, ale i tak to nie jest problem. Obszarowo ich wykończyć, patrzcie, już wykończone wszystkie. Jakoś ominął, te duże bym zaczął walić. Te małe w dużej grupie też mogą coś zrobić, nie że nie.
No okej, pożeracza, wal pożeracza, niech pada. Okej, trójząb wypadł? Nie, trójzębu nie potrzebujemy. Okej, tu mamy pożeracza kolejnego, numer 2. Co tam wypadło? Co tam wypadło? Ha, antidotum, to nie. Chociaż potrzeba mi było. O, już Aralortala nie mamy. No widzicie, na razie ładnie z czasem idzie, nie wiem czy na 3 podzielę odcinki, czy na... O, tu jest takie fajne wgłębienie, widzicie? Ładnie to wygląda. Powoli, powoli tu posąg bez głowy. Potrzebuję klucza, tam gdzieś był klucz, ale nie chce mi się iść po niego. Nawet jak coś wypadnie fajnego, ciągniemy dalej. O nie, skarabeusze znowu, no nie. Już myślałem, że szybko przejdziemy, ich mało będzie, ale widać, że troszkę ich jest, więc walka będzie nieunikniona. Ale jeden powinien w miarę szybko paść. Oczywiście te są o wiele silniejsze niż tamte skarabeusze w dalekiej łazie. I to bardzo źle. O dziwo, ja mu też coś robię bez niczego. Miksturki już nie mam, ale mam zwiększone obrażenia fizyczne o około 200%, więc sobie daję radę z takim. Tylko żeby go trafić, wiesz, on się regeneruje. Jak nie trafią, to jest kiepsko, naprawdę. Powinien zaraz paść. No ale tak, no widzicie. No padaj rzecz, masz mało HP. Jest, padł. Wracam się po miksturki, bo już nie mamy. Kostkę mamy całą falę, no tam można sobie wrzucać i miksturki, i inne rzeczy, to jest fajne. Nie mam nic do identyfikacji, nie dziwię się. 20 tysięcy. Co tu mi trzeba? 72? 227, ale jednak bez tego. Bez regeneracji życia. Nie wiem, czy najemnikowi to dać. 227, on ma chyba 226. O, 226, czyli obrażenia aż tak by nie wzrosły, ale szybkość ataku by wzrosła. Ale po co mi mu szybkość ataku, jak nie ma regeneracji? W jednostce czasu troszkę by mu wzrosły obrażenia, ale nie wiem. Chociaż ja wiem, żeby walił lepiej, to może bym kupił. Jakby nie to, na razie wywalę tą pikę na ziemi, co on ma. Też na wszelki wypadek mógł zwrócić do niej. A to jest pika czy lanca? Chyba pika, ale nie wiem. To jest ostra pika okrucieństwa, tak? Najemnik sobie ją weźmie. Obrażenia nieznacznie wzrosły, natomiast szybkość ataku w jednostce czasu może na razie wrzucimy na ziemię, jeśli nie będzie się mu podobało. No to po prostu, jak to nie? Ha, bo to wrzuciliśmy pikę. Dobrze się ułożyło, źle. Tak to powinno wyglądać. Oj, teraz jest dobrze. Nie ma na razie miejsca nawet na tej miksturki. No i zobaczymy, czy obrażenia w jednostce czasu ci wzrosną. No, troszkę szybciej jak wybije, widzicie? Troszkę to procentuje. Okej. Jakby jeszcze mu te zrobić dziury, ale ja dziur nie mogę zrobić. Trzeba lepszą wydropić broń. No troszeczkę przyspieszyliśmy. O 40%, jak masz tą szybkość ataku. Ale regeneracji nie ma, więc będziemy musieli więcej mu mikstur dawać. Okej, kolejny jest najemnik. I tak nie z taką ilością walczymy. Ma mało HP, niecałe 1500, co jest naprawdę słabe. Obrażenia mu wzrosły nieznacznie, ale szybkość ataku znacznie, to jest fajne. Będzie co jakiś czas dostała miksturkę, jeśli będzie mu potrzeba. Na przykład teraz. Okej, no troszkę przyspieszyliśmy, więc fajnie. No nie, z tyloma nie, dwóch góra może być na raz. Będzie mu za dużo HP spadało, jak weźmie się za większą ilość. Są, są. Uciekamy, uciekamy w tym miejscu. Możemy bić. O nie, trzech jest. No nie wiem, czy damy radę trzem. Może i tak to będzie test na najemnika, jak tam nowa broń. O dziwa, nie wali tego, tylko zajął się innym. Nie wiem, którym. Już dwie miksturki dostał. Więc jakiegoś skończył, jakbym mógł. Oni się regenerują i to jest słabe. Broni uniemożliwia leczenie się potworów, byłoby idealnym rozwiązaniem. Ten już i tak pada. Trzeba go dobić. Szybciej będą nam miksturki spadały i nie mam też odporności. Więc będzie to gorsze.
Jakby Neflum zrobić takiej zbroi, widzicie, takiej jakie ja mam, 1400, to jeszcze procent by wyciągnęło, ponad 2000 by były. 2200, 2300, ale aż tak dobrze nie ma. Na razie jest 20 minut, czy na 3 odcinki podzielimy, czy na 4, no nie wiem. Może troszeczkę jeszcze przejdziemy dla wszelki wypadek. Jeszcze tu są, jeszcze są. Więc można je tłuc. Najemnik wali chyba drugiego, z tego co wiem. A ja się zajmuję tym i nawet dobrze mi idzie, mimo tych niewrażliwości. Okej. Są te robaczki, widzicie, jak nie skarabeusz, to szybciej, no nie. Troszkę taka grupa jakby pojedyncze wybijać, o w ten sposób, no to już by było lepiej. Najemnik się weźmie za nie. O dziwo, szybko padły nawet. Najemnik nie tylko na te, tylko na te też będzie miał, na wszelkie potworki większe obrażenia. I przez to szybciej pójdzie, fajnie, fajna broń. Ale na starożytnych będzie trzeba coś lepszego. Takie coś nie wypali. Chociaż oni wiadomo się nie regenerują, bo by byli za silni wtedy. Ale i tak jest jako tako. Wiem, że można bez skarabeuszy to wylosować, tylko bardzo ciężko. O, najemnik view level. Czy teraz ta przerwa jest minimalna między najemnikiem a mną. Idziemy, nie wiadomo gdzie. O, już tutaj jesteśmy. Wiecie co? Jak tu jesteśmy, to może w 2 odcinki. To jeszcze troszkę potrwa. Odkryjemy sobie wszystkie te grobowce. Weźmiemy sobie skrzynkę, tu nic nie ma. Jaki teraz grobowiec, bo to się chyba zmieniło? Odnośnik mamy. Wcześniej nie wiem, jaki był kółeczko. Nie kółeczko, to było na normalu, czy na koszu. No nie wiem. Kosz ma w skrócie kosz, ale można mówić nightmare, bardziej takie... No, światowe i fajniejsze. O dziwo, tu nie ma potworków, co się bardzo dziwię. Jeszcze nie ma żadnego. W środku oczywiście będą, to wiem. To wiem, więc środek to może w następnym odcinku. Bo może to troszkę zejść czasu na to. Obejdziemy całe to i zobaczymy, jak tam obszar wygląda. Wtedy podejmiemy decyzję. Wieczorny całun dobrej jakości. No, wieczorny całun to jest pierwszopoziomowa piekielna zbroja. Drugopoziomowa, trzeciopoziomowa pikowana. Tak. Dobra, zobaczymy tą mapkę, jak ona wygląda, Czy jest to takie bydle, żeby na odcinek jeden? Wiecie co? Nie wiem, zależy, czy te skarabeusze tu będą. Dobra, przejdziemy się i zobaczymy, jak z czasem. Jeszcze troszkę tego, zobaczymy, czy te skarabeusze będą. Oby ich nie było. I tu mamy miksturkę. O, jest tutaj pan. Pożeracz. Troszeczkę do przodu. Troszeczkę skarabeusze są, wiecie co? To może byśmy podzielili, ale nie wiem, czy idealnie by wyszło. To może jakiś jeszcze grobowiec, wtedy byśmy przeszli, co by na to. To by było fajne. Więc może wrócimy się do miasta, chociaż... 490 tylko obrony. To jeszcze pokonamy te skarabeusze, co tutaj są. Które nam przyszły za mną. Pokonujemy je wszystkie, bez wyjątków. No, troszeczkę szybciej jesteśmy. Troszeczkę szybciej pokonujemy te potworki. Łowieckie przebranie, mała tarcza. Łowieckie przebranie. To można wziąć, ale tego nie mam gdzie trzymać. Pierścień będzie tu, jest spoko. No więc myślę, że w tym miejscu byśmy zakończyli sobie odcinek. W następnym przychodzimy cały ten kanion maga i może nawet jakiś tam grobowiec Talarasha. A więc myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!